Ósma edycja Partnice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września. Spotkajmy się na wrocławskich Partnicach. Sponsorem głównym jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Dumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Wrocławianie zagrali w Gliwicach już bez reprezentacyjnego pomocnika Waldemara Soboty, który podczas weekendu podpisał kontrakt z belgijskim Brisz. Na boisku zabrakło także pauzujących za kartki Adama Kokoszki i kontuzjowanego Sylwestra Patejuka. Po raz pierwszy w tym sezonie w składzie znalazł się natomiast obrońca Rafał Grodzicki. W pierwszej połowie nie było widać osłabień w ekipie Śląska. Podopieczni trenera Lewego mieli przewagę, stwarzali kolejne sytuacje, ale szwankowała skuteczność lub na przeszkodzie stawał świetnie dysponowany tego dnia Dariusz Trela. Bramkarz Piasta wygrał m.in. sytuację sam na sam z Sebino Plaku i Daliborem Stewanowiczem. Dogodnych szans na zdobycie gola nie wykorzystali także Sebastian Mila i Marco Paixão. Miejscowi najgroźniejsze okazje stwarzali po kontrach. Po jednej z nich w 35. minucie niepewnie interweniującego Rafała Gikiewicza pokonał Kamil Wilczek i Piast objął prowadzenie. Chwilę później za dyskusję z sędzią na trybuny wyrzucony został trener Śląska. Po zmianie stron lepsze okazje stwarzali sobie piłkarze z Gliwic. Gikiewicz zrehabilitował się jednak za błąd z pierwszej połowy i w świetnym stylu obronił groźne uderzenia Wilczka i Rubena Hurado. Śląsk poza strzałem w poprzeczkę Stewanowicza nie miał zbyt wielu klarownych sytuacji. Jedna z nich dała jednak upragnione wyrównanie. W 75. minucie zagraną przez Stewanowicza piłkę z bliska wepchnął do bramki niezawodny Marco Paixão. Dla Portugalczyka było to już 9. trafienie w tym sezonie. Po remisie w Gliwicach Śląsk awansował na 9. miejsce w tabeli. Kolejny ligowy mecz wrocławianie rozegrają dopiero 14 września. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Dumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10. Ósma edycja Partnice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września. Spotkajmy się na wrocławskich Partnicach. Sponsorem głównym jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.